Twoja reklama jest oznaczona jako witryna zawieszona. Aby zapewnić naszym użytkownikom wysoką jakość usług i bezpieczeństwo w sieci, nie będziemy wyświetlać reklam kierujących do tej witryny, dopóki nie będzie ona zgodna z naszymi zasadami. Ale jeśli możesz poprawić swoją witrynę, jest szansa na ponowne wyświetlanie reklam. Najpierw jednak będziemy chcieli poznać powód zawieszenia. Jeśli Twoja strona została zawieszona, prawdopodobnie otrzymasz e-mail od adwords@noreply.google.com zawierający link do strony z informacją o konkretnej zasadzie i możliwych rozwiązaniach danego problemu. Możesz również włączyć kolumnę informacje o zasadach na karcie reklamy, aby zobaczyć, które zasady narusza Twoja witryna. Kliknij link w tej kolumnie, aby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, aby spełnić te wymagania. Po zrozumieniu zasad należy wprowadzić odpowiednie zmiany w witrynie, aby usunąć naruszenia. Kroki, które musisz podjąć, będą się różnić, więc zapoznaj się z konkretnymi zasadami, aby dowiedzieć się, jakie zmiany możesz wprowadzić na swojej stronie. Pamiętaj, że nie wszystkie naruszenia zasad można naprawić. Istnieją pewne typy stron internetowych, których nie można reklamować w AdWords, w trosce o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Jeśli nie możesz naprawić swojej witryny lub nie chcesz wprowadzać w niej zmian, niestety nie będziemy mogli wyświetlać reklam odsyłających do tej witryny. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian w witrynie jesteś gotów, aby zgłosić ją do ponownego sprawdzenia. Upewnij się jednak, aby nie zgłaszać do ponownego sprawdzenia witryn do momentu, aż będziesz pewien, że wszystkie naruszenia zostały usunięte. To bardzo ważne, ponieważ wielokrotne odrzucenie Twoich reklam lub witryn z powodu naruszenia naszych zasad może spowodować zawieszenie całego konta AdWords, zatrzymując wyświetlenia wszystkich reklam na koncie. Jeśli ponowna weryfikacja witryny potwierdzi usunięcie naruszeń, możemy wówczas ponownie włączyć witrynę i zatwierdzić reklamy, aby wznowić ich wyświetlenia. Staramy się jak najszybciej sprawdzać wszystkie reklamy i witryny w naszym programie. Zajmuje nam to zwykle 3 dni robocze. Po weryfikacji otrzymasz wiadomość o zakończeniu sprawdzenia. Możemy teraz przeprowadzić Cię przez ten proces. Kliknij tutaj, aby rozpocząć to na swoim koncie AdWords. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału YouTube. Znajdziesz tu wszystkie najnowsze filmy z cyklu Wskazówki AdWords. W przypadku pytań można umieścić je w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu.